Komentarz poranka. A w roli komentatora poranka dzisiaj pan profesor Jan Żarn, historyk. Witam bardzo serdecznie, panie profesorze. Witam również. Panie profesorze, no przed chwilą zupełnie poruszające, mam wrażenie, że nawet momentami obezwładniające po prostu słowa pana Edwarda Mosberga, byłego więźnia niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych. Ja pytałam pana Edwarda Mosberga o to, jak on ocenia słowa niektórych przedstawicieli środowisk żydowskich, również w Polsce, którzy mówią o tym, że Polacy tak naprawdę mało angażowali się w pomoc obywatelom, współobywatelom, a czasami też obywatelom innych państw narodowości żydowskiej, że nie powinniśmy myśleć o Polakach jako jako o społeczeństwie, jako narodzie, który rzeczywiście w jakiś szczególny sposób chciał ratować swoich żydowskich współbraci. No, pan Edward Mosberg mówi coś zupełnie innego. Mówi o tym, że gdyby on był w takiej sytuacji, że dla uratowania czyjegoś życia miałby poświęcić życie najbliższych, to prawdopodobnie by się na to nie zdecydował. To jest świadectwo z tamtego czasu. To jest człowiek, który wszystkiego tego piekielnego, który tego piekielnego świata doświadczył, ale mówi właśnie o tym, że bardzo wielu Polaków mimo tego zagrożenia dla swoich bliskich, nie tylko dla siebie, podejmowali się misji ratowania i pomocy. Tak, no jest to świadek historii, który nie po raz pierwszy mówi do nas i do świata, mam nadzieję, że także słowa prawdy, bo niewątpliwie te słowa prawdy są światu potrzebne. Mam nadzieję, że pan Edward Mosberg jest na tyle silny i na tyle chce dawać to świadectwo, że tak. No, zdeterminowany jest na pewno bardzo. Zdecydowanie, ja wiem, tylko nie mam pewności, nie dlatego, żebym o cokolwiek podejrzewał pana Mosberga, tylko o to, czy on ze swoim poglądem ma siłę przebicia tam, gdzie jego pogląd jest, delikatnie mówiąc, kontestowany. Nie w środowiskach polskich, tylko w środowiskach żydowskich, Żydów amerykańskich, w środowiskach w ogóle całego świata medialnego, który raczej nie jest zainteresowany, taka przynajmniej jest nasza, wydaje mi się, polska perspektywa, zainteresowany tymi słowami prawdy, które u nas wewnątrz narodu polskiego są dość z kolei oczywistymi. My bardzo dziękujemy panu Edwardowi Mosbergowi, że mówi prawdę, bo ona jest nam potrzebna niewątpliwie, ale jeszcze bardziej zachęcałbym wszystkie media świata z izraelskimi na czele, żeby także zapraszali pana Edwarda do swoich studiów radiowych, do swoich studiów telewizyjnych, bo tam jest potrzebny jego głos szczególnie. No a my oczywiście tę prawdę znamy. Dzisiaj przeżywamy bardzo ważny dzień wyzwolenia, jak to nazywamy, obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. I oczywiście ten dzień przede wszystkim skupiamy na tej traumie narodu żydowskiego, bo rzeczywiście tam zginęło najwięcej Żydów i także niewątpliwie Holokaust był doświadczeniem wyjątkowym w swym tragizmie, ale także warto tego dnia zobaczyć tych właśnie więźniów, którzy do dziś żyją, przeżyli tamten straszny czas i są dzisiaj świadkami. To są z jednej strony takie osoby jak pan Edward Mosberg, czyli pochodzenia żydowskiego, ale także tam są więźniowie Polacy, żebyśmy też o nich nie zapominali, bo tego dnia, 27 stycznia, także zostali wyzwoleni ci, którzy tam realnie, fizycznie się znajdowali od pierwszego transportu do ostatnich dni obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Więźniami tego obozu byli pan także Edward Polacy, Polki, pan Edward dzieci polskie. Mosberg też wspominał właśnie o więźniach obozów koncentracyjnych polskich, narodowości polskiej, więźniach. Tak, bo z jego słów ewidentnie wynika,
to prawdziwe świadectwo świadka tamtych czasów. Leży przede mną książka Polska wobec zagłady. A ja chciałam pana też w kontekście mojego autorstwa. Tak jest, autorstwa pana profesora, to właśnie chciałam powiedzieć za chwilę. Chciałam pana też w kontekście tej książki zapytać o. Oto jaka, no bo Polska jest dzisiaj w takim bardzo, bardzo trudnym, ale też i pokazuje jakby no optymistycznym w pewnym sensie momencie, bo przez całe dziesięciolecia polską najnowszą historię, w tym oczywiście, albo przede wszystkim historię II wojny światowej, opowiadali za nas ci, którzy no delikatnie rzecz ujmując nie życzyli nam dobrze. Polski głos nie był słyszalny, byliśmy odcięci od debaty międzynarodowej, która toczyła się na Zachodzie. Za nas mówili przede wszystkim Sowieci albo ich przedstawiciele w Polsce. I tak jak mówili, no to dzisiaj efekty tej ich opowieści o Polsce mamy. Ale w ciągu ostatnich tygodni też toczył się dość mocny spór pomiędzy władzami Federacji Rosyjskiej a państwem polskim. Federacja Rosyjska na czele ze swoim prezydentem chciała przekonać świat do tego, że to Polska de facto odpowiada albo współodpowiada co najmniej za wybuch II wojny światowej. To zdaje się nie powiódł się ten plan. Przed nami jeszcze, jak już dzisiaj rozmawiałam z panem ministrem Jarosławem Celinem, no, walka o prawdę, o innych latach wojny i o 45 roku również. A walka o prawdę, o postawie Polaków wobec zagłady, o zaangażowaniu Polaków wobec zagłady, to też przed nami. To jest temat, który jest jednym z najbardziej żywych dzisiaj, zarówno w polskiej historiografii, bo wbrew pozorom historycy polscy są gotowi do tego zabezpieczenia prawdy historycznej, jeżeli ta dzisiaj prawda jest wymagana. Jesteśmy też korporacją, jeśli można tak powiedzieć, która chce służyć społeczeństwu polskiemu i ta książka, która jest wydana po polsku, również po angielsku, dzisiaj w Oświęcimiu będzie można ją zobaczyć, prawdopodobnie także dostać, bo jest ona finansowana przez Polską Fundację Narodową, w związku z tym będzie przekazywana za darmo. Mam nadzieję, że właśnie anglojęzyczny potencjalny czytelnik będzie chciał się z nią zapoznać. To wszystko jest pewnego rodzaju reakcja na to, co dotyka nas dzisiaj bardzo boleśnie, to znaczy to, że świat nie chce za nami powtarzać takich kanonicznych słów. Jedyne państwo, jakie wówczas wzięło na siebie jako cel wojny od 1942 roku udzielanie pomocy Żydom, to było polskie państwo. To jest polskie państwo podziemne i rząd polski na uchodźstwie. Fenomeny, które nie istniały w żadnym innym narodzie, żaden inny naród podczas II wojny światowej ani nie wytworzył tego typu instytucji państwowych, jak delegatura rządu na kraj, jak i Departament Spraw Wewnętrznych, jak podlegający temu departamentowi Rada Pomocy Żydom Żegota. Żaden kraj nie stworzył tak ważnego celu wojennego, jak polska dyplomacja wówczas od Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, wszędzie, gdzie polscy dyplomaci istnieli i mogli zabierać głos i dostarczać informacji. Ale tylko na antenie radiowej jedynki. Przypominam, że gościem Sygnałów Dnia jest pan profesor Jan Żaryn. Dalszy ciąg tej rozmowy na naszej stronie internetowej, ale również w naszych mediach społecznościowych, jedynkowych, więc proszę, gorąco zachęcam państwa, żeby państwo z nami pozostali. My rozmawiamy dalej. Pan mówi o tym fenomenie, zresztą bardzo często mówimy w dyskusjach wewnętrznych o tym, że polskie państwo podziemne po prostu walczyło o polskich obywateli. No tak. Na tyle, ile mogło, bo było państwem podziemnym. Państwem, które starało się mimo wszystko chronić swoich obywateli w sytuacji... Nie no, miało też inne cele. Oczywiście celem podstawowym było odzyskanie przez Polskę niepodległości. Celem było
była także ochrona ludności cywilnej, a więc także, rzecz jasna, ludności polskiej. Ta ochrona ludności polskiej polegała między innymi... Po prostu obywateli Rzeczpospolitej. Obywateli, oczywiście, ale ponieważ Żydzi byli w gettach zamknięci, dopóki zagłada w 1942 roku nie ujawniła się w pełnym obliczu, to oczywiście, ale to przedstawiciele państwa polskiego, podziemnego, przesyłali informacje o tym, jak to wygląda naprawdę. Ależ oczywiście nie tylko przesyłali informacje, jak to wygląda naprawdę, ale także wewnętrznie polskie państwo podziemne, struktury wywiadu Armii Krajowej próbowało uzyskać informacje dotyczące 1942, ale jeszcze bardziej w 1943 roku, dotyczące ucieczek z gett, z transportów, jak rozmieszcza się ta siatka potencjalnej pomocy na terenie okręgu krakowskiego, lwowskiego. To jest cała wielka wiedza polskiego państwa podziemnego na ten temat, jak reagować na pewne nowe wydarzenia, jakim szczególnie w 1942-1943 roku były relatywnie masowe ucieczki Żydów, bo wcześniej ich nie było. Wcześniej Żydzi byli zamknięci w gettach i tam próbowali znaleźć to swoje życie w tych koszmarnych warunkach. Nie myśleli masowo o opuszczeniu gett. W momencie, kiedy zagłada się zaczęła i ta rzeczywistość dla Żydów stała się oczywistą, w związku z tym oni także zaczęli uciekać. Trzeba było na to próbować reagować. Właśnie Rada Pomocy Żydom Żegota była po to, żeby stworzyć tę ramę możliwości, ale to jest tylko rama. W te możliwości dopiero wchodziły struktury polskiego państwa podziemnego i także różne struktury organizacyjne i ludzie personalnie. Oczywiście tu największa zasługa Kościoła, który reagował rewelacyjnie na to wydarzenie zaskakujące, jakim było pojawianie się po stronie aryjskiej uciekinierów z getta. Mam na myśli zarówno siostrę Matyldę Getter, która tutaj oczywiście wyrasta do głównej postaci ze zgromadzenia w Warszawie, znajdującego się w centrali przy ulicy Chorzej, ale wszystkie domy tego zgromadzenia rodziny Maryi były zaangażowane w udzielanie pomocy tam, gdzie była taka potrzeba. Także kościół, w sensie budynku kościelnego, gdzie okazywało się, że Żyd uciekający też ma świadomość, gdzie można szukać ewentualnego schronienia i jakiegoś minimum bezpieczeństwa. No to właśnie w kościele ten znak krzyża na wieży daleko gdzieś, to jest ten znak, do którego warto się przybliżyć, bo tam może być ratunek. Mówimy tak też można rzecz jasna długo, warto ale też chodzi o to, żeby nie chodzi tylko, też Polacy nie chodzi tylko świadomość. O takie faktyczne, jakby, znaczy kościół był postrzegany również jako instytucja, która mogła dać dokumenty, prawda, dzięki którym tak, można tylko, było dalej działać. Tak, ale tego dalej Żyd oczywiście wiedzieć nie mógł i nie musiał. Natomiast my wiemy oczywiście dzisiaj, że bez wątpienia taka postać heroiczna, ksiądz Marceli Godlewski, który wystawia w Kościele Wszystkich Świętych w Warszawie metryki, czy zaświadczenia metrykalne, fałszowane. To jest rzeczywistość, na którą Kościół się zgadza. Arcybiskup Adam Stefan Sapieha wręcz postuluje wobec proboszczów, że należy w ten sposób zachowywać się. To jest też coś niezwykłego, bo na ogół struktura Kościoła katolickiego nie wystawia fałszywych dokumentów. Nikt dzisiaj takiego fałszywego dokumentu nie otrzyma. W warunkach wojennych potrafią kapłani i struktura Kościoła dostosować niejako swoją instytucję do bieżących potrzeb, pod którymi kryje się cel ważniejszy niż niefałszowanie dokumentów, czyli ochrona życia człowieka. To jest wszystko na dodatek w dynamice I się to dzieje. Już dwa dlatego, ostatnie zdania tak, przed nami. Dobrze, w dynamice się dzieje, dlatego że Holokaust jest zjawiskiem, do którego zarówno Żydzi, jak i Polacy nie są dopuszczeni w sensie wiedzy na ten temat. Oni dopiero
zdobywają tą wiedzę w momencie, gdy ten Holokaust ich dotyka bezpośrednio. No, po ludzku też prawdopodobnie na początku trudno im było sobie wyobrazić, w ogóle, że w ogóle coś takiego może zostać przeprowadzone. Bardzo dziękuję. Pan profesor Jan Żaryn, dzisiaj w roli komentatora Poranka, książka, najnowsza książka pana profesora Jana Żaryna, Polska wobec zagłady, tak jak pan profesor powiedział, będzie dzisiaj również dostępna w języku angielskim podczas uroczystości w byłym niemieckim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Był to komentarz Poranka.